Halo, halo, czyli dzień dobry, witam ponownie na Korinis. Zaczynamy w tym, a nie w innym miejscu. Tam, gdzie skończyliśmy. Dobra, lecimy tym razem do Niklasa, tak jakbym miał to w planach. Do rynku Korinis. Bo skoro ja widzę, że jeszcze Niklas mnie nie dał mi poparcia, to znaczy, że jeszcze wielu myśliwych mi nie dało po prostu poparcia. Dobrze więc, tu i tu, tu i tam. I potem może pójdę po prostu do tych już magów wody, żeby włączyć już sobie, no, ten rozdział drugi raczej, tych zaginionych ludzi i tak dalej. Dobra, potrzebuję pomocy. Nie нужна твоя помощь. I po czemu wdruch ona тебе понадобилась? Я хочу поспорить с Фальком за звание лучшего охотника в лагере. Зачем тебе это, парень? Фальк очень опытный охотник, и навряд ли ты сможешь его победить. Я все-таки попробую. Ладно, как скажешь. Но для начала окажи мне одну небольшую услугу. Моя последняя охота была не слишком удачной. Мне не удалось добыть и половины требуемого количества мяса для парней в лагере. Так что если сможешь достать для меня хотя бы дюжину свежих... Курда, мам, мяса от завалення. ...считай, что мое согласие у тебя в кармане. К тому же тем самым ты еще и докажешь мне, что являешься... Неплохим охотником. Ну как, согласен? Згода. Прошу о то мясо. Вот твое мясо. Эй, значит, 100 пунктов досвячения. Похоже, ты действительно... О, если на правду добрым мысливым, я... Теперь насчет твоего согласия. Хорошо, я поддержу тебя в споре с Фальком, как и обещал. Заебище. Ну, я вам то уже ба wszyscy, mam nadzieję, bo tam tych dwóch nie chcę od них poparcia, bo po prostu nie, i tyle. No i co? Zdobyto 10 kawałków drewna jesionowego. No w sumie do tego Rafa bym mógł też ogarnąć go jakoś tak, żeby... Bo chcę tą wyspecjalizowaną broń, która ma jakieś tam magiczne właściwości czy coś. No ale ja nawet nie wiem, jak to mam zrobić. Dobra, lecimy dalej. Lecimy do tego szamana. Może coś tam ciekawego możemy się u niego nauczyć. Fajnie by było. Chociaż czy mi jest tak naprawdę potrzebna już u niego nauka? No w sumie mógłbym tam pięść wichru ogarnąć do końca. I przy okazji wściekłe dziki może też ubić. Dobra, zapisz. O, ubiję wściekłe dziki, może uda mi się cieniostwory ubić. Akurat z cieniostworami to wątpię, że uda mi się cokolwiek z nimi zrobić. O, właśnie. Okej. Okay. Aha. Dobra, innymi słowy to znaczy, że jeszcze nie dasz rady. Dobra, to tutaj nie damy rady, ale wiem, gdzie możemy jeszcze podbiec. Tam jest w ogóle, nie wiem czy zauważyliście, tam jest zniszczona twierdza. I z tego co pamiętam, tam też jakiś boss jest. No może tam się uda podejść. I po prostu, nie wiem, nie dostać na łeb. Dobra, tych wściekłych dzików jeszcze nie ma co ogarniać. Jak tu mam podejść? Dobra, chyba tamtędy, co? W sumie tu jest jakaś... By takie zejście na dół jest. Ale takie niezbyt fajne. O właśnie, a tu mogę zejść i se po prostu ryj rozwalić. To jest szczawku. Dobra, to ja to smolę na razie. Ja tu nie będę kombinować. No nie jest, dobra, to lecimy do tych magów wody. Deportacja do wykopalisk magów wody. Dobra, lecimy dalej. Mam nadzieję, że mnie nikt po prostu nie zje, nie zabije. Dobra. Gina, co ty robisz? Kamienny strażnik tu jeszcze jest, zajebiście.
Tu nie. Dobra, dawaj. Jeszcze jakiś kurde tutaj cieniostwór nad nami, z tego co słyszę. No. Obrażenia czasowe. O, zajebiście. Dobrze, że obrażenia czasowe są. Jakiś goblina. Tu to pozbierać, tu to zrobić, ogarnąć. Dobra. Tu i tu, tu i tu. Tu nie ma nic, tam nie ma nic. Co ten totem Oga robi? Zajebiście. Czujesz przypływ many. No, poczułem przypływ many. Co tu nagle zrobił szkielet goblin? Nie mam bladego pojęcia. To pozbieramy, zapisujemy. Ja. Saturas. Zwariowałeś! Odejdź stąd! Krypty są zbyt niebezpieczne dla niedzielnych poszukiwaczy przygód. Ale czy my się aby nie znamy? Oczywiście! Ty, sukinsynu! Oj tam, oj tam. Myśl, że zapomnieliśmy, jak zdradziłeś nas w nowym obozie. Ja? No gdzie tam? Pojawi się filmik, pojawi się filmik. Dobrze, zajebiście. Ja sobie coś tu zerknę. Oj tam, oj tam. Ściągnąłeś całą energię magiczną z naszych złóż rudy i po prostu zniknąłeś. Dlaczego to zrobiłeś? Nie wiedziałem, co czynię. Musiałem. A, retoryka. Nasz plan i tak by się nie powiódł. Wysadzanie bariery za pomocą rudy to największa bzdura, o jakiej słyszałem. Prędzej sami wysadzilibyście się w powietrze. No nie. Kto dał ci prawo oceniać nas i nasze intencje? Wszyscy. Gdybym nie był człowiekiem miłującym pokój, sprowadziłbym na ciebie gniew Adanosa. Ty choć masz представление o tym, co ty naделал. Ty настолько сильно пошатнул базовую структуру магического естества. Ой там, ой там. Что в Харинесе все чуть не оглохли. Скажи спасибо, что барьера больше нет. Что же ты жалуешься, старче? Все ведь сработано как надо. Следите за языком, юноша. Что во имя всех стихий тебе здесь нужно? Ponieważ nie sądzę, żeby udało ci się odciągnąć innych magów od pracy, możesz zanieść jednemu z nich wiadomość ode mnie. Powiedz Riordianowi, że chcę z nim porozmawiać. Przebywa w głębi krypty. I tutaj z tego co wiem właśnie tego ognika można szkolić, ale właśnie też można w Jarkendarze pozbierać jakieś specjalne przedmioty, co po prostu Riordian tego za pomocą tych przedmiotów Riordian nam wyszkoli ognika. O. Patras dał mi amulet szukającego ognika. A, to rzadki artefakt. Za jego pomocą możesz wyszkolić ognika. Możesz mi w tym pomóc? Oczywiście. Przez długi czas zajmowałem się tym rodzajem magii. Watras dał mi amulet magii. Dał mi amulet ognika, ale nie wykonuje on moich poleceń. Dawaj, dawaj. Interesujące. Nic dziwnego, że nie słał Watrasa. To nie jest taki zwykły ognik. Nawet bym go tak nie nazwał. Co to za amulet? Ten amulet potrafi szukać pobliskich przedmiotów. Najpierw jednak musi zostać do tego przygotowany. Jeśli chcesz, będę mógł ci powiedzieć nieco więcej. Jak mogę nauczyć ognika, aby wykonywał moje polecenia? Niektórych zadań można go nauczyć bardzo łatwo, ale są takie, które będą wymagały dużo więcej praktyki i wiedzy. Wyjaśnię, jak uczyć ognika. Pamiętaj, jeżeli nie masz wystarczająco dużo wiedzy, ognik nie będzie się ciebie słuchał. Dobrze, rozumiem, dziękuję, super. Czy jest jakiś inny sposób na naukę ognika? Zapiski Godryka, co to? Harry Potter? Nie wiem do końca, ale nie zagłębiałem się aż tak w zapiski Godryka, ale wygląda to, że istnieje inny sposób. Ognik nie słuchał moich poleceń. Wymaga ode mnie unikalnych przedmiotów, których nie posiadam. Co to za inny sposób?
Sądząc po notatkach, ognik reaguje na potężne, unikalne przedmioty. Jeden z takich przedmiotów wystarczy, aby zaczął się wysuwać przez cały czas. Ale to tylko teoria. Muszę ponownie obejrzeć notatki Godryka. Rozumiem. Co robisz? Co robisz? Badam kulturę tego starożytnego ludu. Super. Z inskrypcji wiemy, że żyli tu bardzo dawno temu. Super. Nie wiem dokładnie, kiedy powstała ta budowla, ale ich cywilizacja była bardzo rozwinięta. Zbudowali miasto po drugiej stronie gór oraz świątynię Adanosa. Zaginione miasto? Zaginione miasto na wyspie Korinis? Tak, do tej pory myśleliśmy, że znamy całą wyspę. Sądziliśmy, że całą jej północno-wschodnią część zajmuje ogromny masyw górski. Ale myliliśmy się. Za górami leży dolina. Znajdowało się tam miasto prastarej cywilizacji. Szkoda, że na mapie to nie jest zaznaczone. Nie bym zobaczył budynki tego miasta, ale pewnie rozpadły się w pył wieki temu. Dobra. Na ile oceniasz wiek tego budynku? Na ile lat oceniasz wiek tego budynku? Nie potrafię powiedzieć dokładnie, ale na pewno już kilkaset lat. Saturas, chcę cię widzieć. Czyżby posunął się naprzód ze swym dochodzeniem? W takim razie natychmiast się z nim zobaczę. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tym miejscu, porozmawiaj z Nefariusem. Tak zrobię. Znajdziesz go w głębi krypt. Zajebiście. Mikstura. Nie, dokumenty. Zapiski Godryka. Aha, dobra. To jest chyba... No. Jak w ogóle tego ognika odpalić? To jest dobre pytanie. Skróty klawiszowe. Menu pomocy. O! Czekający ognik. A jak to chociaż włączyć tego ognika? Chciałbym wiedzieć. Właśnie, czekajcie, ustawienia. Ustawienia rozgrywki. O ciul, ustawienie wyświetlenia, nie, ustawienie interfejsu, nie, rozgrywki. Też nie, ustawienie gry, też nie. Sterowanie podstawowe, sterowanie dodatkowe, o, zresetuj przyzwańców, lewy shift G, pokaż przyzwańcom zaatakowanie celu, o, przyzwanie ognika. Lewy shift F5, dobra. Szukanie. Jak było wyłączenie fokusa? Sterowanie dodatkowe. Zresetuj przyzwańców. Wiem, że jakoś to tam było włącz fokus na małe stworzenia. Chwila, se to kurde wszystko posprawdzam. Chwila, jeszcze raz. Skróty klawiszowe. A dobra. Potem się będę tym bawił, co zrobić. Hopla. Sam by na to nie wpadł. No, Miksir, o, nauczmy się języka starożytnych. Wszystko w porządku? Masz dużo odwagi, pokazując się tu. Super. Czym ty zdzieś zajmujesz się? Uczę się języka budowniczych. Język jest kluczem do wiedzy tego starożytnego ludu. Każdy z nas musi się go nauczyć. Inaczej ta ekspedycja dobiegnie końca, zanim się zacznie. Budowniczowie używali kamiennych tabliczek do przekazywania swojej wiedzy. Niestety, wiele z nich zniszczono lub skradziono dawno temu. Okej, możesz mnie nauczyć? Możesz mnie nauczyć czytania w tym dawnym języku? Czemu nie?
przekażę ci moją wiedzę. Nałóż mnie dziwnego języka. Tego dziwnego języka. O. Zacznijmy od czegoś. Dobra, to wiemy. O, za mało punktów nauki. O, super. O, akurat za poziom. Nefarius. Co słychać? Co słychać? Co ty tu robisz? Co za niespodzianka. Myślałem, że cię zabili. Wielu tak myślało. Jest straszne zamieszanie z twojego powodu, wiesz? Ledwo rozpoznałem Saturasa, taki był zły. Co z portalem? A co z portalem? Sądzimy, że prowadzi do zaginionej doliny, w której starożytna cywilizacja wzniosła swoje miasto. Ale skała za portalem to ogromny, lity kamień. Nie ma żadnych znaków zaklęć teleportacyjnych. Tajemnicza sprawa. Wiesz, jak go uaktywnić? Jeden z zaginionych ornamentów wydaje się swego rodzaju kluczem. Będziemy go potrzebować, jeśli chcemy dokonać jakichś postępów. Musi pasować do wgłębienia w kształcie pierścienia obok portalu. Okej. I co? Nic, Kronos? Mogę ci przeszkodzić? To ty? Nie myślałem, że jeszcze cię kiedyś zobaczę. Masz dużo odwagi, pokazując się tu. Swego czasu chcieliśmy obedrzeć cię ze skóry. Każdy chciał. Masz szczęście, że minęło już parę tygodni i wszyscy się trochę uspokoili. Co robisz? Moim zadaniem jest dowiedzieć się więcej na temat strażników świątyni. Mają kamienne ciała. Ci strażnicy naprawdę posiadają zdumiewające zdolności. W jednej chwili stoją w całkowitym bezruchu, by nagle rzucić się na ciebie niczym opętani. O, straszne. Nie udało mi się jeszcze ustalić, jaka energia ich napędza. Ale jedno jest pewne. Jest magicznego pochodzenia. Możesz mi sprzedać trochę sprzętu? Czemu nie? Jeśli dobrze pamiętam, ostatnim razem także handlowaliśmy. Powiedz mi... No właśnie, czego potrzebuję? Wielu rzeczy. Osnowicjusza. Tu nie. Berdarion. Jak tam praca? Te krypty stanowią dla mnie całkowitą tajemnicę. Nie jestem w stanie pojąć, czemu tak długo nikt ich nie odkrył. Bez trudu odkopaliśmy wejście. Ludzie byli tak zajęci swymi codziennymi obowiązkami, że nie przyjrzał się tym. No trudno. Nie mam na to innego wytłumaczenia. Czasami tak bywa. Jakie masz zadanie? Próbuję ustalić, dokąd może prowadzić ten okrągły portal. Pomagam też Nefariusowi w poszukiwaniu zaginionego ornamentu. To pewne, że portal prowadzi do innej części wyspy, tej, której jeszcze nie znamy. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek o niej czytał lub słyszał. Co spodziewasz się znaleźć po drugiej stronie? Nie jestem tego do końca pewien. Wydaje mi się, że będzie tam budynek podobny do tego oraz odpowiednik portalu. Resztę zobaczymy, gdy się tam dostaniemy. Naprawdę chcesz przejść przez portal? Pewnie. Oczywiście pod warunkiem, że znajdziemy brakujący ornament. Muszę przyznać, że to dość niebezpieczne przedsięwzięcie. Ale najpierw musimy poznać przyczynę tych ciągłych trzęsień ziemi. Co wiesz o trzęsieniach ziemi? Wywołuje je coś znajdującego się po drugiej stronie. Prawdopodobnie nagłe przebudzenie kamiennych strażników jest spowodowane tą samą przyczyną. Ale to nie leży w moich kompetencjach. Saturas i Kronos będą pewnie mogli powiedzieć ci więcej na ten temat. Zajebiście. Możesz nauczyć mnie czegoś o magii? Kiedy tylko będziemy... Dobra. Czyli dalej nie wiem, jak odpalić dodatek. Zajebiście. Zapisujemy. Lecimy poczytać kamienne tablice. Teleportacja do rynku. I lecimy. Hopla. Zajebiście. Hajsu. No, 10 tysięcy może być. Wtedy zwrócił się Beliar do innej... Odeszły także dwie fale. A, nieciekawe. Dobra. Ała.
Przeczytaj tabliczki. Ale człowiek i bestia! Nie. Dobra. To muszę tam animację w ogóle wyłączyć. Ustawienia. Interfejsu, nie. Ustawienie gry. Patrzcie, teraz tego nie znajdę. Ustawienie rozgrywki. Wiem, że animowane okna warto wyłączyć, bo to po prostu irytuje. Dobra. Optymalizacja, styl zarządzania. Sterowanie dodatkowe. Sterowanie podstawowe. Dobra, mniejsza o to. Nie będę się teraz tym bawić. Tu nie. Kurde. Która wróciła. Nie wiem. Zobaczyła Danos, że. Nie wiem, co teraz zrobić. Do tego handlarza bronią. Może jeszcze to. Co wiesz? Pomów z Mar. Powierzono. Znajdziesz. Dobra. To może jeszcze tego handlarza bronią trzeba ogarnąć. Przybył. Okej. Teleportacja. Do portu. Tu i tu. A, on mi to pozbierał wszystko. Zajebiście. Nie wiem dlaczego, pomimo już wiem, że trzeba było tego go nauczyć. Dobra, Martin. Jeśli chodzi o tego handlarza bronią, pokaż co tam ma. Ten pałasz zabrałem bandytom. Na głowicy to pierścień od jednego z bandytów. Należał na liście broni i innych towarów dostarczonych bandytom widnieje podpis niejakiego Fernando. Sądzę, że to wystarczy. A więc to Fernando. W sumie to dziwne. Zawsze wydawał się takim praworządnym. Przypilnuję, żeby naprawdę się spi... Watras będzie... Dobra, to może teraz. Co? To masz do zaoferowania? Wychodzi na to, że nic takiego. Stop. Dobra, myk. Teleportacja do rynku. Watras, puść mnie wreszcie. Co do tego? Wiem, kto dostarczał uzbrojenie bandytom. Nazywa się Fer. Doskonale. Martin podjął odpowiednie kroki. Tak. Zadba, aby Dran nie wyszedł za szybko z lochu. Dobra robota. To co? Jestem już gotów zostać członkiem Wodnego Kręgu? Nie tak się umawialiśmy i dobrze o tym wiesz. No to... Oby Adanos oświet... No to ja już nie wiem. Oko umiejętności specjalnych, nie? Przecież kurde, a tu... Chwilę, no jakbym z tym Lariusem pogadał. No bo jak nie, to jeszcze wrócimy tam do wieży Atros i może tam są coś, co po prostu nie wziąłem, ale kurde, są tu rozkazy Kruka. Nie wiem jak to teraz zrobić, chyba że z Gregiem pogadamy. Cornelius, Darius. Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia, zapisz. Trzeba to mogę otworzyć. To dla mnie za ciężkie. Magia. Gdzie jest otwieranie tych zamków? Dobrze. Wow! Mnie to jeszcze spaliło. Nieźle. Dobra, nieważne. Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. Może teraz mogę pogadać z Lordem, tym całym Hagenem i nie będziemy miał jakichkolwiek problemów. Poszukuję wiedzy magicznej. Nie. Poszukuję magicznych. Nie wiem, to już nie wiem. To bym mógł kupić, ale trochę drogie to jest.
Dobra, lecimy. A teraz mogę pogadać z tym jegomościem. Lord Hagen. Jak mam... W naciele, pomagi im. Kurde, pomóż magom wody. Jak mam im pomóc, skoro właśnie jestem zablokowany? Teleportacja. Do portu. Hej! Co? Powiedz pierwszy pod... Czy to tak? Nie wiem. Dobrze. Nie mogę się... Czym konkretnie się tu zajmuję? O, jest! Kurde! ...co wszyscy pozostali. Wykonuję zadania zlecone przez... Nareszcie! Część zaginionych to rybacy. Razem z nimi zniknęły również ich łodzie. Właśnie dlatego stoję tu i obserwuję port. Ale możesz... Dam ci mój pierścień z akwamarynem. To znak wodnego kręgu. Załóż go. Dzięki temu inni rozpoznają, że pracujesz dla mnie. Znajdź mi zastępcę tak, abym mógł w spokoju odnieść ornament. Ktoś z nas z reguły obserwuje targowisko, choć nie mam pojęcia, kto zajmuje się tym w tej chwili. Ale ja wiem. Najlepiej porozmawiaj ze wszystkimi przebywającymi tam ludźmi. Właściwa osoba rozpozna cię po pierścieniu. Powiedz jej, aby znalazła zastępstwo. Okej. Wreszcie to ruszyło. Magia, jedzenie, pancerz. Pierścień z akwamarynem. Dobra. Teleportacja do rynku. Skąd ten sceptycyzm? Widzę u ciebie znak wodnego kręgu. Jesteś jego członkiem? A jeśli tak? To wiedz, że Larysowi marzy się zmiana pracy i odwołanie z placówki w porcie. Zobaczę, czy uda mi się znaleźć kogoś, kto zechciałby go zastąpić. Rozumiem. No i zajebiście. No i po sprawie. Mikstury i zioła. Wszystko. Teleportacja do portu. Lares. Rozmawiałem z Baltramem. Zorganizuję ci zastępcę. Doskonale. Nareszcie będzie sobie można stąd pójść. Możesz zatrzymać na razie mój pierścień. Dopóki nie otrzymasz własnego, może ci się przydać. No i zajebiście. I tym oto sposobem tutaj zapisujemy. Dzięki bardzo za uwagę. No i do usłyszenia ponownie. Bajo!